Witam w kolejnym odcinku 27 Sebastiana. Po nieco dłuższej przerwie zajmiemy się tematem Pyrkonu, czyli fantastycznego miejsca spotkań. Dzisiaj moimi gośćmi będą Kamil Wysocki, pracownik Grójeckiego Ośrodka Kultury i Bartosz Jawor. No to zaczynajmy. Czym jest właściwie Pyrkon? Pyrkon, jak już wspomniałeś, jest fantastycznym miejscem spotkań, czyli to jest taka duża impreza na skalę w tym roku ponad 52 tysiące osób, którzy zbierają się tam, żeby jakby celebrować fantastykę w różnych obliczach, tak? Fantastykę post-apo, steampunk i tak różne, nie? I ogólnie ta cała impreza polega na tym, żeby tam przyjechać, poznać różnych nerdów, geeków, poznać ich jakby światopoglądy na różne tematy fantastyki i tak dalej. I jak dla mnie to jest bardzo jakby ciekawa i kształcąca impreza, ponieważ jest tam dużo bloków tematycznych różnych na tematy literackie, komiksowe, seriale, filmy i wiele, wiele innych, gdzie można jakby dowiedzieć się nowych rzeczy oraz poznać fantastycznych ludzi. Tak? Może przedstawmy konkrety. Gdzie to jest? Kiedy się dzieje? A więc impreza dzieje się w Poznaniu. Zwykle to jest końcówka kwietnia albo początek maja. Zwykle termin jest podawany tuż po końcu poprzedniego Pyrkonu, już jest zapowiadane już na sam koniec następny Pyrkon. W następnym roku to będzie 8-10 maja 2020 roku i to się dzieje wszystko w międzynarodowych targach poznańskich. To są takie wielkie hale naprzeciwko dworca głównego w Poznaniu. Powiedzieliśmy już, że Pyrkon jest miejscem spotkań prawie każdego aspektu fantastyki. Czy to oznacza, że osoba, która tam przyjdzie, może spotkać osoby przebrane za swoich ulubionych superbohaterów? Tak. Albo aktorów, którzy grali w filmach? Tak, ogólnie też Pyrkon składa się z elementów tak zwanego cosplayu, czyli osób, które się przebierają za postacie z filmów, gier, komiksów, anime, już ze wszystkiego, czego się da. I też jest takie coś na Pyrkonie jak maskarada, czyli to jest wielki konkurs cosplayu właśnie, gdzie trzeba się złożyć z własnym cosplayem i jakby wychodzi się na taką lożę, jak załóżmy na wybiegu modowym, tylko jest to 5 razy fajniejsze, ponieważ są tam jeszcze różne programy artystyczne na przykład, czy komediowe, zależy kto co wybierze. I też na przykład w tym roku wyjątkowo z inicjatywy uczestników, bo też głównie jakby uczestnicy tworzą ten konwent, powstało tak coś jak maszkarada, czyli konkurs cosplay z, takich na przykład zrobionych z kartonu, zrobionych na szybko, z kartonu po pizzy, ze wszystkiego, tak? Ale też można tam znaleźć ogólnie ludzi, którzy pasjonują się cosplayem i niektórzy naprawdę zrobili tak fantastyczne cosplaye, które tworzą cały rok z Pyrkonu na Pyrkon. Zresztą ulepszają stare albo tworzą nowe. Na przykład w tym roku był kościół przebrany z jakiegoś robota, który miał 3 metry wysokości, może 2,5, coś takiego. I on był na tak naprawdę bardzo masywny cosplay miał. To był, jak się nie mylę, to był chyba Bumblebee z tych Transformersów. To też, ale to też był inny z Warhammera. Czy możemy nazwać to wydarzeniem na światową skalę, czy raczej spotykamy tam tylko no, Polaków? Myślę, że bardziej na skalę europejską, ponieważ są tam bloki anglojęzyczne oraz osoby spoza Polski. Na przykład w tym roku poznaliśmy dwójkę Anglików, z którymi chcieliśmy zagrać w Munchkina, ale nie wyszło, bo jest po polsku po prostu. Ale też na przykład gwiazdą tegorocznego Pyrkonu był Christopher Judge, gwiazda z serialu Gwiezdne Wrota. I na niego też bardzo duże kolejki, ale też na przykład koncert Percivala, czyli twórców muzyki do Wiedźmina, czy różne bloki tematyczne, gdzie popularni youtuberzy i znawcy popkultury mówili na temat spraw bieżących w popkulturze, czyli Gra o Tron, Avengers Endgame, czyli to co było właśnie dopiero się zaczynało akurat wtedy, kiedy Pyrkon był, więc to było też żywo dyskutowane. Czy skoro to miejsce obejmuje całą halę, a nawet kilka budynków tej hali, około 6,
I skoro zjeżdża się tam tyle osób, to jest jakoś podzielone, czy są ludzie rozdający mapki? To wygląda tak, że przy wejściu, jak kupujesz wejściówkę tam, to dostajesz jakby taką broszurę, w tym roku wyjątkowo była w formie takiej gazety wręcz, gdzie zawsze z tyłu jest mapa, która hala jest do czego, która jest hala gastro, która jest załóżmy jakby świat wystawców, w której jest, są projekcje i tak dalej. I dzięki tej mapie można się jakby połapać, w które miejsce trzeba iść. Również jak mamy program z różnymi projekcjami, konkursami, na każdej mapie, czy na każdym programie jest napisane, w której hali to się aktualnie znajduje i w którym pomieszczeniu, ponieważ ta hala składa się jeszcze z pomieszczeń, w których odbywają się dane prelekcje. Czy moglibyście krótko omówić większość, a raczej najważniejsze z tych hal i to, co się w nich działo? No to jedna z takich najbardziej, tam gdzie najwięcej ludzi szło, no to hala wystawców. Tam można było zakupić przeróżne rękodzieło związane z fantastyką, gry planszowe, kości do gier, komiksy, książki. Można było spotkać się też z artystami. Była ta sekcja właśnie wioski artystów, tak zwanej, gdzie po prostu drobni artyści, którzy robią rękodzieło właśnie, albo nawet własne komiksy, czy swoje grafiki związane z popkulturą, fantastyką. Można było z nimi pogadać, dostać autograf, kupić no, bezpośrednio od nich. Była hala dalekowschodnia, czyli wszystko to, co było związane z mangą, anime, kulturą wschodnią, tam się znajdowało. Była cała hala poświęcona grom planszowym. Było wielkie stoisko, gdzie można było wypożyczyć sobie planszówki, planszówkę do wyboru, do koloru, co się chciało. Proste, trudne, złożone bardziej, tematyka dowolna dałoby się tam wszystko znaleźć. Była hala, gdzie były na górze sale prelekcyjne i możliwość i sale, gdzie odbywały się konkursy. A na dole była sala RPG, czyli można było ze znajomymi, z osobami nowo poznanymi zagrać tam papierowego RPG-a. Była też hala gier wideo. W tym roku Nintendo bardzo dużą strefę tam stworzyło swoich gier, ale też można było pograć w retro gry, lat 80., 90. Też była cała wielka hala poświęcona wioskom różnym, czyli na przykład była wioska Tolkienowska, wioska post-apo, wioska Naruto, wioska Orła Białego, wojska ruskich też była, Rosjanie też przyjeżdżają do nas na Pyrkon. Więc tak naprawdę do wyboru, do koloru, dla każdego coś by się znalazło. No i też ostateczna, jeszcze większa, największa hala, gdzie odbywały się te największe topowe prelekcje oraz przeróżne koncerty. Pragnę wtrącić, że papierowe RPG, o których mówił Kamil, były omówione w poprzednim odcinku 27 Sebastiana. Przejdźmy dalej. Przedstawiliście to jako miejsce, gdzie można spotkać nowych ludzi, ale wszyscy wiemy, że w takim tłumie, w takiej ilości osób jest też niebezpiecznie. Czy Pyrkon jest niebezpieczny? Szczerze, moim zdaniem nie. Dlatego, że prostym przykładem jest to, że jest tam duża hala, która nazywa się Sleep Room, czyli jakby śpi tam przez te dwie noce około 10 tysięcy osób. Brzmi jak drugi Woodstock. Brzmi jak drugi Woodstock, ale naprawdę śpi tam mnóstwo osób i nic nikomu nie ginie. Najgorsze, co może ktoś komuś ukraść, to jedzenie, co jest jedną z walut na Sleep Roomie i Pyrkonie również. Ale też jakby przykładem jest to, że skoro w tym roku było ponad 52 tysiące osób, i tylko było 12 interwencji jakiegoś pogotowia czy czegoś takiego, to myślę, że to jest strasznie mało, tak? Że po prostu nie wiem, ktoś mógł zasłonąć przez słońce czy coś w tym stylu. Jak dla mnie to jest bardzo bezpieczne miejsce, że jesteś w stanie położyć plecy gdzieś w rogu i nikt ci go nie ruszy, bo to jest też miejsce jakby tolerancji i tam są ludzie rozumni, tak? Że nie przyjechali tam, ej, może coś komuś ukradnę fajnego, tylko przyjeżdżają tam, żeby się bawić po prostu, odpocząć. Poczuć się też taką wspólnotą, tak, że nie jesteśmy sami gdzieś tam, ale ta osoba gdzieś tam na jakimś krańcu Polski tam fascynuje się, nie wiem, jakimś czymś niszowym,
z fantastyki, ale przyjdzie tam, spotka ludzi takich samych jak on, którzy też bardzo lubią tą konkretną niszę fantastyki i może poczuć się, że jest częścią czegoś większego, tak? Wspólnotą. Co wam się najbardziej podobało na Pyrkonie? To ja może zacznę. W tym roku najbardziej podobało mi się to, że po pierwsze pojechaliśmy większą ekipą, co dawało nam więcej możliwości na przykład na salach konkursowych, dzięki czemu wygraliśmy na przykład konkurs wiedzy wszechfilmowej, czyli może powiedzieć, że jesteśmy mistrzami Polski. Oraz tak nieskromnie to, że, jakby, że w tym roku jakby bardziej mi się podobała atmosfera Pyrkonu, że jakby ludzie byli w tym roku jeszcze bardziej niezwykle otwarci do siebie, bo można poznać kogoś w głupiej kolejce doszły do sklepu, tak? I myślę, że to mi się najbardziej w sumie też podoba w Pyrkonie, ta cała atmosfera ludzi, że każdy jest jakby tolerancyjny, miły dla siebie, nikt nikogo nie obraża i nie szkaluje, tak? No, ja bym powiedział tak, że no, to był mój pierwszy Pyrkon. Wiele razy nasłuchałem się od Bartka, od innych kolegów, którzy byli na Pyrkonie, że jakie to fajne miejsce, tam fantastyki, spotkać ludzi i tak dalej. No, nie mogłem się doczekać tego wjazdu w tym roku. No i jak pojechałem tam, naprawdę się zakochałem w tym miejscu właśnie przez to, przede wszystkim przez atmosferę, jaka tam panuje. Tych ludzi, którzy cieszą się z tego, że no, mogą wyrazić siebie przez cosplay, przez to, że nie wiem, jakieś głupie przypinki mają, że związane z fantastyką, że kojarzą jakieś tam postacie, które tam chodzą, robili sobie mogli zrobić sobie zdjęcie, spotkać ludzi tam, którzy tworzą tą fantastykę również, bo też takie możliwości były, więc naprawdę to było bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie i na pewno bym jeszcze raz chciał tam być. Jeszcze się wtrącę, bo też coś, co mi się tam podoba, jeśli chodzi o tą tolerancję, prostym przykładem było to, że był to w sobie chłopak na wózku, co nie? I był w stroju asasyna z taką tabliczką u góry, skok wiary nie zawsze działa. I po prostu ludzie się w nim zakochali, tak? Zaznaczmy, że skok wiary jest to sławna akcja z serii gier Assassin's Creed, polegająca na skoku z bardzo dużej wysokości w wóz wypełniony sianem. Jakie są wady Pyrkonu? Wiemy, że na takich dużych zbiorowiskach ludzi na pewno mamy wygórowane ceny. Szczerze nawet nie. Jak dla mnie najgorszą rzeczą to jest też w sumie między innymi druga nazwa Pyrkonu, czyli kolejki, kolejką, tak? Że żeby pójść na prelekcję trzeba się ustawić godzinę wcześniej na przykład, a jak są takie bardziej powiedzmy popularne, bo tworzone przez popularne osoby, tak? Ja na przykład w tamtym roku była prelekcja stworzona przez grupę filmową Darwin, to ludzie ustawiali się 2,5 godziny wcześniej w kolejkę, żeby w ogóle móc się załapać, tak? I też jakby mi osobiście się trochę to nie podoba, ale z drugiej strony też to rozumiem, że osoby, które wykupią jakby przed premierze wejściówki i jak dopłacą chyba jeszcze 20 zł, mają tak zwane 5 żetonów rezerwacji, czyli mogą zarezerwować sobie różnych 5 prelekcji, koncertów czy innych atrakcji, na które trzeba jakby w kolejce czekać po prostu. Czy Pyrkon jest jedynym takim dużym konwentem fantastyki? W Polsce? Tak. Nie. Znaczy to jest jeden z największych w Polsce. Są oczywiście inne, jest Falcon, Polkon, jest Cytadela. W tym tygodniu nawet chyba weekend, piątek, niedziela się ma dziać. W większych miastach Polski są organizowane duże konwenty fantastyki. Ale też nie zapominajmy, że na przykład w naszym Grójcu mamy własny konwent fantastyki. Co wyróżnia Pyrkon spośród tych wszystkich konwentów w Polsce? No, oprócz rozmiarów. Czy to jest jedyny taki konwent, który możemy nazwać konwentem na skalę europejską? Czy po prostu jest to ten główny konwent zauważany przez twórców, sponsorów, cosplayerów, czy nawet aktorów? A więc nie wiem, czy jeszcze nie. Ale Pyrkon wyróżnia się głównie tym, że większość konwentów w Polsce są organizowane w
w szkołach, na uczelniach, w takich miejscach właśnie, gdzie jest załóżmy dużo salek w szkole, tak? I dużo miejsca. Poza cytadelą. No tak, a Pyrkon się różni tym, że właśnie ma dostęp do tych międzynarodowych targów, które ma w sumie chyba 18 budynków do wykorzystania. I to, że oni mają właśnie te 6 czy 8 budynków do wykorzystania, to jest coś świetnego, gdzie jeszcze jakby oni dopiero na targach mają konwent bodajże od 2013-2014 roku, coś takiego, dlatego że wcześniej był organizowany też w szkołach, tylko Pyrkon był już na tyle duży wtedy, że oni to organizowali w dwóch albo w trzech szkołach naraz, czyli było trzeba przechodzić od jednego do drugiego budynku, odległość była mniej więcej 3 km, tak? Więc to już nie było za fajne, gdzie właśnie jak udało im się wejść na te targi, to mają i więcej miejsca i większe możliwości, tak? Załóżmy taki Polkon, tylko że też Polkon wyróżnia się tym, albo Falcon, już nie pamiętam, ale któryś z tych konwentów wyróżnia się tym, że co roku jakby inny klub fantastyki go też organizuje. Czyli Falcon jest, tak, Falcon, Polkon jest w Lublinie, Falcon co roku jest w innej miejscowości właśnie, organizowana przez dany klub, przez co też jest w różnych szkołach, tak? A są też konwenty jak nieszczęsny Comic-Con albo właśnie Cytadela, które są organizowane na Ptaku, tak? Dobrze mówię? Cytadela jest organizowana na kompleksie w Twierdzy Modlin. W Twierdzy Modlin. To już jest część Nowego Dworu. A tak, w Twierdzy Modlin. Ale Comic-Con jest na przykład na Ptaku właśnie organizowany. Tak. I gdzie oni mają o tyle minus, że to jest jedna duża hala i na przykład jak mają prelekcje, to po prostu mają oddzielony kwadrat dyktą i wszystko się ze sobą miesza. Tak, zacznijmy od tego, że organizacja Comic-Conu jest dość słaba, gdzie, tak jak mówisz, prelekcje oddziela się dyktą od koncertów Roxany Węgiel, tak jak, no właśnie, jak to będzie w tym roku. Tylko że to jest taka śmieszność, że hale wystawców tam w Warsaw Comic-Con to jest dawny Maximus, czyli hale sklepowe, odzieżowe, więc no tak, tam nie ma w ogóle żadnego dobrego zaplecza. Tak. Ale też sam Warsaw Comic Con jest takim sztucznym tworem, bo jednak to jest taki, ktoś wymyślił sobie na prędce konwent, taki warszawski, właśnie tam w tych halach, gdzie większość konwentów, za co są w polskich, za co są doceniane, to są to, że one były po prostu pracowane przez lata, oddolnie, od jakieś tam szkoły, ośrodka kultury i tak dalej, to się powoli, powoli tak rozwijało i tak właśnie na przykład Pyrkon, który był na początku w jednej chyba w jednej jakiejś szkole, czy... Na pierwszy Pyrkon był, odbył się w Domu Kultury. No właśnie, tak, w Domu Kultury. Zacznijmy od tego, że Pyrkon w ogóle został zapoczątkowany przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, tak, w Poznaniu. Tak, 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 więc to była właśnie inicjatywa oddolna ludzi i ona tak zaczęła się rozwijać, aż mamy teraz którąś już edycję, ponad 52 tysiące osób i to już miejsce tego to są międzynarodowe hale poznańskie, czyli ogromna przestrzeń. Jak sądzicie, co zadecydowało o tym, że to Pyrkon wybił się spośród tych innych konwentów? Czy to, że był pierwszy, czy to, że ludzie wkładali w niego najwięcej serca? Pierwszy na pewno nie był, bo pierwszy jest właśnie w bodajże Falcon, jeśli dobrze kojarzę. Teraz będzie miał chyba 40. edycję, to ale bardzo dużo. Też mogę kłamać, bo aż tak dobrze nie pamiętam tych wszystkich informacji, ale czym się wyróżnił Pyrkon, że jakby głównie tym, że wtedy w Polsce było mało konwentów, tak? Gdzie na początku jakby właśnie ten Dom Kultury, to przyszło bodajże 300 czy tam 400, nie, 300 albo 600 osób, coś takiego, duża jest rozbieżność, jak już dobrze nie pamiętam, gdzie jakby ci twórcy tego, organizatorzy zauważyli, ej, coś takiego jest bardzo potrzebne w Polsce i ogólnie. I jakby zaczęli to rozwijać, gdzie załóżmy, zaczęli pisarze zapraszać i tak dalej. I myślę, że Pyrkon jakby zasłynął tym, że po prostu wstrzelił się w dobrym czasie jakby na potrzeby większej ilości konwentów niż jeden, tak?
Czy sądzicie, że będąc takim pojedynczym, rozwijającym się dopiero autorem albo początkującym cosplayerem, czy Pyrkon jest dobrym miejscem na wybicie się? Czy lepiej zacząć od mniejszych konwentów, gdzie będzie się bardziej zauważanym, nie będzie się ginąć pośród tego tłumu? Szczerze, jak dla mnie to nie. Czy że Pyrkon jest dobrym miejscem, żeby różnie zacząć, bywa. Dlatego że są tam wspaniałe cosplaye, nie mówię, że nie. Ale są też takie cosplaye, które są jakby po prostu takiej średniej jakości, bo nie wiem, ktoś na przykład zaczyna, czy chciał coś zrobić na szybko. No różne są motywy, tak? Ale jakby każdy cosplay jest po pierwsze oryginalny w swoim rodzaju, a po drugie ludzie na Pyrkonie jakby każdy cosplay szanują i jakby podziwiają te osoby, które chcą jakby zacząć to, tak? Bo... Że w ogóle dały jakikolwiek trud w to, żeby zrobić ten cosplay. Czyli nawet jeśli zrobisz sobie cosplay z ciuchów z lumpeksu, nawet, to ludzie cię tam docenią. Tak, nawet tak. Na przykład widziałem tam gościa, który po prostu kupił sobie maskę Fury, to jest jakiś taki zwierzak, coś takiego. I ludzie za nim szaszareli, tak? A po prostu kupił za 200 zł maskę i takie rękawiczki w kształcie łap zwierzęcych i to wystarczy. Tak, sam to widziałem. Znaczy się, w ogóle zacznijmy od tego, że cosplay jest trudną rzeczą i nawet użycie takich materiałów, tak jak ciuchy z drugiej ręki, zawsze jest dobre, grunt, żeby to wyglądało dobrze. Myślę, że tutaj możemy już mówić o takich skrajnych przypadkach, gdzie widzimy, że to jest pomalowany karton. No. I myślę, że wtedy możemy mówić o trudnościach z docenianiem tego w innych miejscach. Czy oprócz Pyrkonu polecilibyście jakieś inne konwenty? Na przykład nasz gryjecki konwent Gieli Fantastyki Geek Expansion, już będziemy mieli jego 4. edycję. W ogóle zaczynaliśmy to, znaczy historia geeka zaczyna się tak naprawdę od Warkonu II, który odbył się 5 lat temu w Gryjeckim Ośrodku Kultury i z naszej inicjatywy, ale też i inicjatywy Łukasza Haśkę powstał klub Gieli Fantastyki Grofan i tak już sami zaczęliśmy organizować własny konwent w Grójcu. Jakie inspiracje z Pyrkonu możemy dostrzec w tych mniejszych konwentach? Na pewno prelekcje różnego rodzaju, dlatego że na Pyrkonie to się bardzo sprzedaje. Gorzej z anglojęzycznymi, ale te po polsku to w 90% przypadków mają pełną salę i że są ludzie, którzy po prostu nie wchodzą, tak? I też na pewno jakby staramy się w takich mniejszych momentach utrzymać ten klimat Pyrkonu, czyli na przykład jest taka niepisana zasada, że nie ma tam pan, pani, tylko z każdym się od razu automatycznie na ty, tak? Nie wiem, czy to imieniem, czy jakimś pseudonimem, ale nie ma czegoś takiego, że pani. I na przykład dla mnie to jest właśnie wspaniałe, co jakby też widzę, że staramy się wprowadzać do naszego królewskiego konwentu, że zacznijmy, podejdzie do mnie małe dziecko i powie pan, no to mówię, nie, jestem Bartek, tak, bo to jest konwent, tak, to ma swoje własne prawa, tak. I też staramy się też mieć swoje duże zaplecze planszówek. Oczywiście też współpracujemy z różnymi wydawnictwami gier planszówkowych, żeby nam je wypożyczali na czas konwentu. Staramy się sprowadzać z fundacji dane komputery i gry, retro konsole, retro komputery, żeby można też było pograć w dawne hiciory lat 80., 90., które się wtedy grało. Staramy się urozmaicać ten nasz konwent, aby był coraz bardziej atrakcyjniejszy i coraz więcej osób przychodziło do nas, się z nami bawiło. Może kto wie, za te kilkanaście lat może urośniemy tak samo jak Pyrkon. No może nigdy nie dogonimy, ale zawsze trzeba mieć takie marzenia. Czy zgodzicie się z tym, że ludzie dorośli nadal czują jakąś blokadę wobec tych konwentów fantastyki, planszówek, gier, że nadal utrzymuje się ten stereotyp, że fantastyka, superbohaterzy są dla dzieci? Ja uważam, że nie. Na Pyrkonie
spotkaliśmy dużo ludzi, którzy zresztą przekraczali ten wiek 40 lat i tak dalej. Więc jakby to wszystko zależy od człowieka, jeśli ktoś kocha tą fantastykę tak naprawdę i jest to jakby jego pasją i jakby towarzyszy jemu życiu cały czas, to nie ma znaczenia, czy ta osoba ma 15 lat, czy 40 i tak przyjedzie na ten konwent, żeby się po prostu bawić. Na przykład coś fajnego na Pyrkonie to jest to, że przyjeżdżają rodzice z dziećmi i robią wspólny cosplay. Na przykład była Yennefer mała Ciri, był Wiedźmin mała Ciri, była Na przykład był cosplay, że tata był kapitanem Ameryką, mama była czarną wdową, a mały synek był przebrany za Spidermana. Ale też trzeba pamiętać o tym, że właśnie osoby te zajawione fantastyką, jakby miały kilka lat, na początku lat 90. Teraz to są osoby, które normalnie pracują, mają rodziny, dzieci i teraz właśnie dalej krzegą to zamiłowanie do fantastyki kolejne pokolenia i właśnie coraz więcej widać osób właśnie, które przyjeżdżają z dziećmi na Pyrkon. No cóż, czas naszego spotkania upłynął, a myślę, że my postaraliśmy się przedstawić w każdym możliwym aspekcie Pyrkon, czyli największy konwent fantastyki w Polsce. Dzisiaj moimi gośćmi byli Bartek Jawor i Kamil Wysocki. Zapraszam do oglądania następnego odcinka już za tydzień. Dziękuję Wam. Dziękuję.